Dzień dobry, ja mam na imię Przemek, kanał nazywa się Szpejtech. A dzisiaj będzie nóż Specnaz od Kusiarza, zapraszam. Bo trochę przymroziło. Słuchajcie, jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy o nożach bodajże Kornalskiego, Veldjamala, powiedziałem wam, że to bardzo fajne noże, tylko ja bym im w sytuacji kryzysowej już nie zaufał. Wolałbym mieć coś innego i powiedziałem wam wtedy, że mam taki nóż, który niezależnie od sytuacji mogę mu zaufać. Nóż kupiłem pewnie z rok temu. Przeszukiwałem pocztę. To gdzieś w lutym 2017 roku pojawiła się oferta na Knivesach na nóż Specnaz od Kosiarza. Nóż wyglądał wtedy na mocno zmęczony. No ale od Kosiarza nóż mieć w kolekcji, no warto. Fajna robota. I słuchajcie, postanowiłem go kupić. Naprawdę nie pamiętam już, ile za niego zapłaciłem. Nie były to jakieś gigantyczne pieniądze, pamiętam wtedy. Postanowiłem go kupić, żeby mieć go w kolekcji. Jak przyjechał, to się trochę przeraziłem. Bo rzeczywiście, no kawał płaskownika. Zaraz będziemy mierzyć wszystko. Wagę wam wpiszę, bo nie zważyłem go, więc go wam wpiszę. Wagę gdzieś tam. Tu? No gdzieś się tu pojawi. Waga. Natomiast sam nóż mnie troszkę przeraził, bo przy swoich nie super wielkich rozmiarach, no kawał płaskownika. I wtedy wydawało mi się, że będzie niewygodny, że ciężki, że to, że tamto, że rękojeści lekko kwadratowe, że... Co zaraz wam wszystko pokażę. Od tamtej pory, jak gdyby na co dzień używam, wiecie czego używam na co dzień, więc... Ale jest to nóż, który jeździ ze mną w samochodzie na przykład. I gdzieś tam mam go bardzo często blisko, żeby móc go użyć. W międzyczasie, słuchajcie, ten nóż robił wszystko. Do tego stopnia, że kiedyś przerąbałem nim płytę z Fermacelu. Jak nie wiecie, co to Fermacel, to jest taka płyta żywiczno-gipsowa. I jest super twarda. To jest coś w rodzaju gips kartonu, tylko jest ultra twarde. Naprawdę zrobił ze mną kupę roboty i stwierdziłem, że warto o nim nagrać film. To przejdźmy do noża. Słuchajcie, pochwa do dzisiaj jest mocno zmęczona. Szukałem swego czasu kogoś, kto trochę się zajmie tą pochwą. Nie wiem, czy ją się da w jakiś sposób odrestaurować. Nie znam się na skórach. Jest zrobiona, nie wiem, z całej krowy od razu. Może nawet z dwóch. Jest solidna, kurczę, tylko no mówię, szwy puszczają. Ja próbowałem to zszywać po swojemu. Niestety skutek jest dość mizerny, więc nie znam się na tym. Pochwa prosta. Prosta szlufka na pasek, można przełożyć. No, można przełożyć tędy, można przełożyć tędy, tak? Z dwóch stron. Ja mam S-biner, dlatego że jak ktoś słusznie zauważył, jestem rozmiaru dość słusznego i po prostu niewygodnie mi się nosi na pasku noże, wolę jak dyndają, tak? Więc mam już binarek i on sobie tam dyndał i dynda bardzo często. Nawet któregoś razu demontowałem nim hak w samochodzie, więc waliłem po prostu, bo się zapiekł, więc naprawdę, pochwa.
jak gdyby, no mówię, z chęcią bym komuś oddał do odrestaurowania, jak macie kogoś pewnego, komu można by było taką pochwę oddać, żeby ją, nie wiem, przeszył, czy coś z nią zrobił, czy zrobił może identyczną, no, też wolałbym chyba tą odrestaurować, bo jakiś taki sentyment mam do tego noża, to z chęcią oddam. Jak gdyby, no mówię, nie będę tutaj szaleństw, czekajcie, muszę balić pod nogą, szaleństw tu wyprawiał, no, jest jaka jest, no. No kawał grubej skóry, to jest jak gdyby, no, i sam nóż, nóż specna, ciężko go nawet znaleźć w internetach, bo powstała chyba tylko jedna sztuka tego noża, nóż wykonany. Znalazłem wątek, w którym u kosiarza, w którym on pokazywał, jak był robiony ten nóż, ale wtedy on nie określił, z jakiej to jest stali. Jak go kupowałem na Knivesach, to sprzedawca napisał, właściciel poprzedni napisał, że to NCV1. Nie wiem, nie mam pojęcia, ciężko mi to stwierdzić z NCV1. Wiem, że kosiarz robił, bo robił z pił, natomiast no to musiałaby być piła do... No nie wiem, do czego musiałaby być to piła. Może rzeczywiście takie grubasy robią. Nóż wygląda... Jest przeze mnie już... Sprawiałem, żeby był przyjemniejszy dla mojego oka, tak, bo ciemnieje stal, tak, bo troszeczkę był zaniedbany, jak do mnie przyjechał, więc troszkę mi było żal. Nie jestem specjalistą, ale troszkę tam go, nie wiem, czy wyostrzy moja kamerka. Coś dzisiaj mi sprzęt szwankuje, nie wiem, czy w ogóle coś z tego będzie. Może wyostrzy. Kładłem na nim taką satynkę, no jak umiałem, tak, żeby był trochę przyjemniejszy dla oka. Troszeczkę zaokrągliłem krawędzie rękojeści, tak. O. No oczywiście kosiarz, nie wiem, czy będzie widać logo, może będzie widać, może prostszy, tak. O. Co wam mogę powiedzieć jeszcze o tym nożu? Ultra twardy. Ostrzenie to jest dramat. Ja już go ostrzyłem parę razy. Faktycznie, trzyma ostrość jak głupi. No to jak gdyby jego stępić, to jest problem. Może dlatego, że jest pancerny, ale naprawdę bardzo ciężko go stępić. Ciąłem nim gips kartony, ciąłem nim fermacele, ciąłem nim bardzo wiele rzeczy. Jest ultra, ultra odporny. Może wam go pokażę w całości. Rzemyk na końcu. Dupka. Z takim, że oto. Z takimi nacięciami. No i grubość. Zaraz wezmę miarkę. Nie mierzyłem go, naprawdę nie mam pojęcia, ile on w tym momencie ma grubości, długości, bo nie wiem. Słuchajcie, zmierzę go, bo nie mierzyłem go, naprawdę nie mam pojęcia, ile on ma długości i grubości. To gdzieś tam mierzyłem, czy ktoś mi podawał, ale mam taką fikuśną miarkę, to możemy coś tam pomierzyć. Ping, 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 ping. Słuchajcie, ostrego 11. Głownia. Przecież ona się tu schodzi, więc ciężko zmierzyć. No powiedzmy, że ma 11,5, tak? O, bardzo fajne wcięcie na palec. Jest super pewne. Nie ma szans, żeby zeszło. Rękojeści, samej rękojeści drewnianej jest dycha. Plus 2 cm tej wystającej tu dupki. Czyli razem całość noża ma, słuchajcie, 22,5 cm. I grubości, no to jest dla mnie ciekawostka. 8 mm jest grubości stali tu, gdzie jest rękojeść. Tu, gdzie zaczyna się ostrze, jest troszeczkę mniej, jest 7 mm. Tu. No i wysokości... W tym najwyższym miejscu 4 cm,
No, kształt. Myślałem, że będzie niewygodny. Myślałem, że będzie ciężki. Okazał się być nożem super pewnym, któremu mogę zaufać w zasadzie w każdej sytuacji. Weźmiemy sobie jakąś gałązkę, coś zastrugamy, a potem coś przetniemy. Jest minus 7 stopni, w nocy było pewnie jest minus 10, więc może być ciężko. No ale czemu nie? W ogóle powiem wam szczerze, że już dawno nie widziałem żadnego filmu na kanale u Kosiarza. Nie mam pojęcia, co tam się dzieje. Strasznie lubiłem jego filmy, bo to bardzo ciekawy człowiek był. Jest. Mam nadzieję, wszystko u niego w porządku. Gdzieś tam jakieś wpisy przeglądałem, ale też z 2017 chyba roku na Knivesach. Nie wiem, czy to będzie widać. Czekajcie, ja spróbuję opuścić tą kamerę. Jeżeli chodzi o nóż takiego leśnego pomocnika, jest ciężki, no jest trochę ciężkawy, ale zobaczcie. To jest taka agresja cięcia. W żadnym z noży, który posiadam, nie ma takiej agresji cięcia. Dotyka się drewna i ono z automatu się zwija. Żaden z moich noży, mam M390, K390, L Maxa, D2, co jeszcze mam z stali? Mam oczywiście tego małego obozowca od Tlima. Żaden z tych noży nie ma takiej agresji cięcia. W ogóle nie ma takiej możliwości. Jest niesamowity. Pod tym względem go strasznie lubię, bo naprawdę jestem w stanie mu zaufać w każdej sytuacji. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek temu nożu się cokolwiek stało. Kosiarz wie, co robi, no to też jak gdyby nie ma co dyskutować ze specjalistą. Wie, co robić ze stalą. Wie, jak ją hartować, wie jak wyszukiwać, bo kosiarz często gęsto tak patrzyłem, robi z, w większości robi z jakichś tam odpadów złomowych. Jest super. Jest zimno. Strasznie, więc drewno się troszeczkę inaczej będzie zachowywało. Pod samą kamerką. Mam pokazać. Tu, gdzie będzie widać. Tu będzie widać. Będzie widać. Dotyka się drewna i ono się o. Ale w ogóle o. Nawet nie trzeba jakiejś siły przykładać. Dotyka się drewna i ciach. I ciach. Niesamowita agresja cięcia. To jest coś niebywałego w ogóle. Fachowy. Spróbujemy coś przerąbać. Petarda.
Dobra, słuchajcie, pokrótce opiszę wam, co tu się od jaśni paliło. Przy pierwszym rąbaniu drewna zapomniałem włączyć kamerę. Przy drugim rąbaniu drewna naruszyłem mikrofon, o czym zorientowałem się dopiero po nagraniu podsumowania. Dlatego też nagrywam to po raz któryś tam. Znaczy nagrywam podsumowanie, no bo już nie będę znowu rąbał drewna. Słuchajcie, jeżeli chodzi o produkty kosiarza, jeżeli zdarzy wam się gdzieś trafić na jakiś nóż kosiarza, to mogę praktycznie dać sobie rękę obciąć za to, że będzie to produkt zajebisty. Nie wiem, co się dzieje u kosiarza. Ja nie mam takich informacji, a na YouTubie już dawno tam nic nie zamieszczał. Patrzyłem na jego profilu na Knivesach, to też tam się nie za specjalnie cokolwiek dzieje. Mam nadzieję, że u niego wszystko w porządku i że kuje tam sobie coś specjalnego, super hiper. Trzymam za niego kciuki, bo po pierwsze jest fajnym gościem, strasznie lubiłem jego film oglądać, bo ciekawy, kontrowersyjny, ekscentryczny, ale super gość. Druga rzecz jest taka, że jego noże to naprawdę jest produkt, który jest warty polecenia. Bardzo lubię nóż od kosiarza i prawdopodobnie on gdzieś tam nie będzie moim nożem na co dzień. Jest troszeczkę za ciężki, troszeczkę nie w moim stylu, jak gdyby noża EDC. Ale gdybym miał się gdzieś obudzić, będąc w czarnej, no, to chciałbym się obudzić z tym nożem. Bo wiem, że no zrobię nim wszystko, no nie zawiedzie mnie, tak? Twardy, ciężko się ostrzy, no to jest jak gdyby, jeżeli chodzi o takie sytuacje bardziej ekstremalne, może być jakiś problem, bo no bo ciężko go będzie naostrzyć na jakimś kamieniu, tak? Ale jest niezawodny. Polecam wam serdecznie, poszukajcie, może gdzieś od czasu do czasu na rynku wtórnym pojawi się produkt od kosiarza, a może znowu się objawi on z czymś na rynku, a może można do niego napisać, może jest tam, jest dostępny, nie wiem, nie sprawdzałem tego. Polecam wam na pewno jego produkt. Na pewno jest godny zaufania. Do zobaczenia.